Daj skok, od razu do przodu. Daj krok, od razu na start. Ja sam kradnę, kiedy muszę kraść, a muszę wciąż. Daj skok, na czele pogoni. O nie, to nie jest żart. Czy ktoś lubi, gdy mu forsy brak? Złodziej! Trzymaj! Łapaj! Chwytaj! Tylko coś przegryzę. Zabrać, zabrać, wyrwać gardła. Tyle co i nic, ledwo coś na ząb. Dajcie spokój, co za los. Bardzo nisko upadł na szalady. Kryminalne życie zaczął wieść. To nie wina rodziców, bo ich nie znał. Muszę jeść, by żyć, muszę kraść, by jeść. Potem to wyjaśnię, a na razie cześć! Daj skok, na czele pogoni. Daj krok, od razu na start. Ja sam kradnę, kiedy muszę kraść. Złodziej! Banda! Chryja! Skandal! Jakie mocne słowa! Na mój gust to ładny chłopak. Muszę jeść, by żyć, muszę kraść, by jeść. Co wy na to, tak czy nie? Nie! Daj skok i nie daj się złapać. Daj krok i nie daj się wziąć. Skok w bok, gdy daję drapania. Kto mnie spróbuje złapać? A więc kłaniam się wam nisko, żegnam towarzystwo, bo ja teraz daję skok! Rabuś, wandal, to nieprawda, gdyby tylko chcieli, to z pewnością zrozumieliby. Więcej wart naprawdę mogę.
Coś mi się zdaje, że ty nie wiesz, co ci się trafiło. Rusz głową, a ja, żeby sprawę uprościć, oświecę cię co do możliwości. Za Alibabą pluton zbójców stał, że Herezada nie śpi którąś noc. A ty masz fart, o jakim nie wiesz sam, do dyspozycji niezawodną moc. Masz kawał broni, stary, to jest fakt. Nie ma przebacz, budzisz wokół strach. Ha! Panka świst i gwizd, juhu, a jak starczy potrzeć lampera, chciak, chciak. A zatem, potężny panie mój, mów jaka wola twa. Jestem na każdy rozkaz, messier, nie ma takich dwóch jak jeden ja. Ha, ha, ha. Bo w życiu jak menu wybierasz a la carte i dostajesz mig, zaufaj mi, nie ma takich dwóch jak jeden ja. Tak panie, trzeba coś się robi już, ty tu jesteś król i szef. Co chcesz to proś, na deser coś, baklawa czy sułtańskiej krem. Przychylić nieba mam, spod ziemi wolisz skarb. Masz szczęście, że spotkałeś mnie, nie ma takich dwóch jak jeden ja. Ha! Sami do way, but I'm no, no, what even if it do, what I didn't know, what I see with a mouse, what I would have do, but I'm not. Czy ktoś umie tak? Czy ktoś umie siak? Czy ktoś umie? Albo jeszcze ta, czy ktoś umie? Hej, patrzcie tu! Czy ktoś umie? Abrakadabra! Majstreju, a potem raz, dwa, za trzeć lat! No czemu szczęka ci zasuwa w dół? Chcę widzieć oczy zamiast tych dwóch zer! Gwarantowany, absolutny cud dziś został dzisiaj twoim szak żdawer! Chciałbym ci pomóc, tylko powiedz w czym, nie wstydź się, jestem pewien, że... Twoja lista życzeń jest jak stąd do Chin, starczy poczuć, żebyś miał co chcesz, a nie chęt! Potężny panie mój, czekam 3, 2, 1, start! Zadziwię cię, przekonasz się, nigdzie nie ma takich dwóch, nie ma takich dwóch, nigdzie nie ma takich dwóch, nie ma takich dwóch, nie ma takich dwóch jak jeden ja. What do I know, what I mean, takich dwóch jak jeden ja. Jestem gotów kochać znów. Tak obcy jest mi jego świat i pewnie ma tysiące wad. On jest tym wszystkim, czego nie chcę mieć. Zamykam oczy, widzę ją, usypiam serce, czuję to. Powoli tracę pewność, że to nie mój książę, nie mój sen. Gdy zniknie z oczu, szukam jej i coraz mocniej czuję, że ciągle w jej stronę coś przyciąga mnie. Sama nie wiem, czego chcę, choć broniłam bardzo się, to wiem. Stąd i wiem, że chcę więcej niż można mieć. Chcę zanurzyć się w ten ton i poczuć wreszcie to, że ja i ty to znaczy więcej niż pozorów gra. Chcę poczuć się jak we śnie. Uśpiony serce budzi się i pragnę żyć, bo znów wrażenie mam, że nie jestem sam. Znów czuję się jak wolny ptak, polecieć chcę, w niebo się pragnę wzbić i chociaż boję się. Szansę dać już nie wróci dawny mrok.
więcej coś połączy. Lipschitz. Mają takie wkurzające nawyki? Mój Bernard jest doskonałym tego przykładem. Bernard bardzo lubił rzuć gumę. A, może nie tyle rzuć, co strzelać balonami. Bęk. Bęk. Bęk! No, ale w każdym razie wracam pewnego dnia do domu, zmęczona i zmordowana. Jedyne, o czym marzę, to cisza i spokój. A co robi mój Bernie? Leży, rozwalony na kanapie, chleje piwo i żuje. Nie do końca żuje. Strzela tymi swoimi balonami. No i tak sobie pomyślałam, a strzelnij tym balonem jeszcze raz. No i strzeli. I wiecie co? Wyjęłam pistolet z torebki i ja też sobie postrzelałam. Zasłużył sobie, to jego wina, bo prowokował mnie. Poznałam Briana jakieś 2 lata temu. Od razu między nami zaiskrzyło. Powiedział mi, że jest bardzo samotny, a ja miałam w domu podwójne łóżko. Więc zamieszkaliśmy razem. I było jak w bajce. Codziennie wieczorem, gdy wracał z pracy, robiłam mu drinka i jedliśmy romantyczną kolację. Nie byłam więc zachwycona, kiedy dowiedziałam się, że mój samotny biedaczek ma 6 innych dziewczyn. Tego wieczora zrobiłam mu specjalnego drinka. Był zachwycony, ale nie wiedziałam, że ma alergię na arszenik. Ups. Stąd się pomylił, jestem niewinna. Powierzcie mi, sam tego chciał. Kto by wytrzymał? Sobie w kuchni i kroję warzywa na sałatkę. Ciach, 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 marchewka, sałata, seler, pietruszka. Nagle wpada mój mąż i zaczyna wrzeszczeć na mnie bez powodu, że niby go zdradzam. Płakałam, błagałam go, próbowałam go uspokoić, ale on wciąż wrzeszczał. Nie miałam wyjścia, musiałam coś zrobić, no to go pociechałam. Przeżyłam piekło i jestem pewna, każdy postąpiłby tak jak ja. Что я тут делаю? Говорят, что мой друг держал моего мужа, когда я отрезала ему голову. Но это неправда. Я не знаю, почему меня арестовали. Я пробовала им объяснить, но никто меня не понимал. Ну, добра, добра. Зробилась то, чи не? А-а! Невиновна! Moja siostra Weronika i ja miałyśmy swoje taneczne, objazdowe show. Jeździłyśmy po całym kraju, a mój mąż Charlie podróżował z nami. Kulminacyjnym punktem naszych występów było 20 figur akrobatycznych z rzędu. Raz, dwa, trzy, cztery, runda, kwiflak, gwiazda, szpagat, jedno po drugim. Pewnego dnia siedzimy sobie w hotelu w uroczym miasteczku Cicero. Pijemy, mamy niezły uław, a ja wyszłam na chwilę zapalić. No wiecie, te nałogi. Wracam, otwieram drzwi, a tam Weronika i Charlie robią figurę numer 21. On cały spocony, ona w szerokim rozkroku.
Byłam w takim szoku, że totalnie mnie zamroczyło. Do dziś zawodzi mnie pamięć. Dopiero po chwili, gdy zmywałam krew z moich rąk, zorientowałam się, że oni chyba nie żyją. Mają za swoje i nie żałuję. Ktoś musiał im te lekcje dać. Ja nie zabiłam, a jeśli nawet, to ucierpiałam. Alana Lipszyca bardziej niż można sobie to wyobrazić. Był prawdziwym artystą, wrażliwym malarzem, estetą. Był z nim tylko jeden problem. Wychodził z domu każdego wieczora i mówił, że chce odnaleźć siebie. I odnalazł. Karen, Julię, Annę i Johnego. Rozstaliśmy się z powodu odmiennych poglądów estetycznych w malarstwie. Jego pociągały akty, a mnie martwa natura. Bo to był ham, zwyczajny ham. Rozstaliśmy się z powodu odmiennych poglądów estetycznych. Każdy postąpił.